poszukiwaniu najciekawszych akcji rekrutacyjnych dziś odwiedzamy fabrykę firmy Hilton Foods, znajdującą się w Tychach na terenie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej. W fabryce każdego dnia konfekcjonowana, porcjowana i pakowana jest żywność, która później trafia do największych sieci handlowych w Europie Środkowej. Fabryka jest rozbudowywana, dlatego firma poszukuje nowych pracowników, a my sprawdziliśmy, jak się w niej pracuje. W Hilton Foods może pracować tak naprawdę każdy, zarówno osoby młode, które w ogóle nie mają doświadczenia, jak i osoby starsze. Wszyscy nowi pracownicy są objęci szkoleniem wdrożeniowym. Jestem Roxana. Jestem Dawid. Pracujemy w tej firmie od 2007 roku na dziale logistyka. Poznaliśmy się w firmie, firma nas połączyła, jesteśmy małżeństwem. Od 10 lat. Jestem starszym operatorem. Do moich obowiązków należy współpraca z różnymi innymi działami. Mam pod sobą kilku ludzi. Praca polega na dostawach, załadunkach, rozładunkach. Jestem operatorem na dziale intake. Zajmuję się przyjęciem dostaw, składowaniem dostawy na wysokim składzie oraz wydawaniem do produkcji. Jest wiele małżeństw w naszej firmie, które ze sobą współpracują. Możemy mieć nieraz wspólny grafik, który nas pozwala nam spędzić też trochę czasu poza pracą. Wspólne wolne, wspólne urlopy i wspólne weekendy. W Hilton Foods mamy bardzo rozbudowany system poleceń pracowniczych. Każdy z pracowników może polecić swojego członka rodziny, znajomego na każde stanowisko pracy, co jest gratyfikowane. Stąd też bardzo wiele małżeństw, par, czy nawet całych rodzin, które pracują w Hilton Foods. Bardzo nam zależy na rodzinnej atmosferze. Wszyscy mówimy do siebie po imieniu, bez względu na to, jakie zajmujemy stanowiska, żeby nie tworzyć jakichś sztucznych barier między sobą. Firma prowadzi także politykę rekrutacji wewnętrznej, w ramach której promowane są awanse osób już pracujących w Hilton Foods. Dzięki temu każdy, kto chce się rozwijać, ma na to szansę. W zakładzie zacząłem pracę 2 lata temu jako operator linii produkcyjnej. Do moich obowiązków należały przygotowanie linii produkcyjnej oraz nadzór nad produkcją. Po pół roku awansowałem na stanowisko wagowego. Do moich obowiązków należało zamówienie i dostarczenie surowca pod linię oraz oddanie go na magazyn. Teraz jestem od 2 miesięcy liderem. Dowodzę około 20-osobowym zespołem. Mam pod nadzorem 2 linie produkcyjne. Pracę w firmie Hilton Foods zacząłem w 2011 roku od stanowiska operatora linii produkcyjnej. Następnie moja kariera toczyła się przez różne szczeble i różne stanowiska. Obecnie jestem kierownikiem do spraw zakupów. Jestem odpowiedzialny za zakup surowca mięsnego, wszystkich dodatków, opakowań. To firma daje mi takie możliwości. No i trzeba, można powiedzieć, być głupcem, żeby z takiej możliwości nie skorzystać. Gdzieś sobie tą karierę swoją planowałem, jak kończyłem studia. No i można powiedzieć, że moimi kroczkami realizuję założony i postawiony sobie cel. Dofinansowujemy język angielski w 50%. Dofinansowujemy również wszelkiego rodzaju inicjatywy ze strony pracownika, jak studia, czy to podyplomowe, czy inne. Równocześnie staramy się być na tyle elastyczni, żeby dopasować grafik czasu pracy do tych studiów, bo często są to studia zaoczne bądź wieczorowe. Naszym pracownikom zapewniamy posiłki regeneracyjne finansowane przez pracodawcę, a żeby ułatwić pracownikom dojazd do naszej firmy, zapewniamy rozległy parking. Wiosną tego roku otwieramy nowy zakład produkcyjny w Tychach. Poszukujemy osób, które nie boją się wyzwań, otwartych, uśmiechniętych, które chcą się rozwijać. W nowym zakładzie Hilton Foods, w którym będą produkowane m.in. kanapki, pizze, dania gotowe, rekrutowani będą pracownicy przede wszystkim na stanowiska produkcyjne, takie jak operator linii, wagowy czy osoby z uprawnieniami na wózki widłowe, w szczególności wysokiego składowania. W nowej fabryce Hilton Foods w Tychach zatrudnienie znajdzie około 250 osób.